Łodzi na ulicy Nowej Józefów, tuż koło tutejszego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. I stąd chciałbym się wydostać do drogi krajowej numer 91 i dalej jechać w kierunku Zgierza. Spróbujemy przejechać bez wsparcia nawigacji. Wiem, że kilka kilometrów po mojej lewej stronie jest droga wojewódzka, która dojeżdża do drogi do krajowej 91. Po mojej prawej kilkaset czy też 10 metrów jest ulica Maratońska, która do tej drogi dobiega. Tak więc nie powinienem się tutaj był w jakiś sposób pogubić, więc mam nadzieję, że spokojnie do tej 91 dojadę, a być może jeszcze gdzieś po drodze zyskamy na przykład oznakowanie wyprowadzające nas w kierunku centrum. Tak więc a zapewne wtedy, jeżeli takie oznakowanie by się pojawiło, no to zapewne do tej drogi też ono nas doprowadzi. Na co zwracam uwagę, że właśnie wyjechałem z Łodzi. Wyjechałem poza teren administracyjny miasta Łódź. Zwracam tutaj szczególnie uwagę na to, z tego względu, bowiem często spotykam się ze stwierdzeniem, że przecież egzaminy to nie mogą poza miasto, w którym odbywa się egzamin, wyjeżdżać. Otóż mogą. Zwróćcie uwagę, że od miejsca, gdzie byłem koło Wordu, minęły ile? 2 minuty. I już jestem poza granicą administracyjną miasta Łodzi. I spokojnie tak naprawdę może tutaj egzamin wyjechać. Jest to idealny przykład ku temu, że tak się może zdarzyć. Strzelam, że będę teraz musiał skręcić w prawo. Być może się pomyliłem. Nie twierdzę, że nie. Ale zobaczymy. Jak to mówią, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Więc ten nasz Rzym, czyli droga krajowa numer 91 w Łodzi, kto wie, może będzie i tutaj. A jednak się pomyliłem. Więc teraz pytanie. Do tej drogi wojewódzkiej teraz skręcać w prawo? Myślę, że tak, że będzie to dobre rozwiązanie, jeżeli teraz skręcę w prawo, a nie pojadę prosto chyba w kierunku Aleksandrowa. Ograniczenie do 30 z uwagi na brak pobocza.
powie, ktoś powie, nawigacja i tak dalej. Nawigacja jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Nie neguję w żaden, ale to żaden sposób tego. No i mam nakaz jazdy w prawo. I teraz dojechałem chyba do drogi wojewódzkiej, o której wspominałem na początku. Nie pamiętam, jaki to też ta droga ma tutaj numerek. Za chwilę chyba będziemy wjeżdżać znowu z powrotem do Łodzi. Konstantynów tutaj był, nie Aleksandrów. I z powrotem jesteśmy w Łodzi. Czyli jak widzicie, spokojnie tutaj w czasie egzaminu przez ten Konstantynów, myślę, że spokojnie tutaj egzaminy pewnie jeżdżą, bo jest po prostu blisko. A i takich, którzy twierdzą, że przecież egzamin nie może wyjechać poza miasto, gdzie jest ośrodek egzaminacyjny, również wtedy kogoś takiego można bardzo łatwo zaskoczyć. A to jest, moi drodzy, droga wojewódzka 710. Ja na rondzie będę jechał prosto. No już tutaj pojawiły mi się znaki na Warszawę i Katowice. Czyli gdzieś po drodze będę sobie łapał Gdańsk, Warszawa. Gdzieś będę po drodze łapał drogę krajową 91. Kuszące do tego, aby troszkę przycisnąć, trochę pospieszyć swoją drogę, no ale niestety cały czas 50. Z Aleją Unii, czyli gdzieś w innym miejscu na moim kanale również przejazd Aleją Unii jest pokazany. No i teraz zobaczymy. Na pewno na Alei Unii mógłbym teraz pojechać w lewo. Gdańsk, Warszawa, prosto. Natomiast ja wam powiem, troszeczkę pokrążę po Łodzi i pojedziemy tutaj w prawo. A już powiem dlaczego. Powiem. A nawet nie, ale ja. Tu jest dopiero ulica Krzemieniecka. No to naprawdę pokrążymy po Łodzi. Co pomyliłem skrzyżowania, no ale trudno. Polskie zoo po lewej stronie. Jakby ktoś pytał.
miejsce w rejonie węzła Alei Unii, Alei Włókniarzy, w rejonie węzła koło Łodzi Kaliskiej, koło dworca. Chciałbym po prostu w tamtym miejscu wjechać właśnie na krajową 91. A że przy okazji troszeczkę wyjdzie wycieczka po Łodzi. Trudno nic się nie dzieje. Zobaczymy, co to też za skrzyżowanie z sygnalizacją tutaj mamy. Łódź Kaliska prosto. Atlas Arena w Łodzi. Nieco dalej po lewej stadion ŁKS. A ja właśnie tutaj będę wjeżdżał na krajową 91 w kierunku Włocławka. Jak widzimy, dwa pasy do skrętu. Czego ja oczywiście będę musiał z tego bardziej prawego pasa jechać maksymalnie do prawej strony. Tutaj na strzałce jedzie, więc muszę poczekać. I mam czerwone światło. Jak większość sygnalizacji świetnej, ta również wymaga od nas pewnej dozy cierpliwości. Powiem, cykl dość długi. Cykl przypominający nieco lewoskręty, bo jak pewnie wszyscy wiecie, lewoskręty lubią tak długo trzymać. A tutaj w Łodzi nie pierwsze to skrzyżowanie, gdzie bez względu na kierunek, w którym zamierzam jechać, trzymany jestem dosyć długo. Teraz będę chciał zmienić pas, bo mój będzie się pasem zanikającym. No i tu już jestem chyba na Alei Włókniarzy.
ciąg drogi krajowej 91. Natomiast na co zwracam uwagę, w żaden sposób nie chwaląc się, zwróćcie uwagę, że dojechałem do tego miejsca bez wspomagania się nawigacją. Wystarczyło jakieś tam popatrzenie po mapie, w którym miejscu byłem, będąc koło Wordu, jakieś tam zapamiętanie częściowo drogi, w jaki sposób do tego Wordu dotarłem, i udało się, mimo że jechałem inną drogą, udało się wyjechać, trafić na drogę, na którą zamierzałem trafić. Czyli da się, moi drodzy, da się jeździć, nie korzystając z tego dobrodziejstwa nawigacji. Oczywiście w żaden sposób nawigacji nie neguję. Nawigacja jest idealna do tego, aby nas doprowadzić do na jakiś adres, aby nas często przeprowadzić przez nieznane nam miasto. Ale nawigacja nie jest, że tak to nazwę, nie jest ideałem. Nawigacja ma również wiele różnych minusów. Potrafi nas wpędzić w maliny, poprowadzić nie w tą drogę, w którą chcemy, poprowadzić nas nie tą trasą, którą byśmy chcieli, czy po prostu wprowadzić nas pod zakaz. A wszystko to szczególnie wtedy, kiedy oddajemy się tej nawigacji w 100%. Oczywiście jadąc bez nawigacji również można się pomylić i trzeba to jak najbardziej wziąć na to jakąś poprawkę, że koniec końców gdzieś mogę się pomylić, mogę pojechać nie tędy, gdzie tak naprawdę chciałem. Ale tutaj korzystam w jakiś sposób tylko i wyłącznie na swojej pamięci, która, jak wiemy, może być zawodna. Natomiast jeżeli mam doskonały, jakiś tam, powiedzmy, doskonały sprzęt, który powinien mnie przeprowadzić, który na podstawie satelit jest w stanie określić w danym momencie natężenie ruchu na drodze, dopasować mi do tego trasę, abym jak najszybciej dotarł z punktu A do B, a mimo wszystko ten doskonały produkt jest w stanie gdzieś tam się pomylić, no to powiem szczerze, gdzieś tam jadąc w dłuższą drogę, chyba jednak opierałbym się na swoim rozumie i jednak jechał według tego, co podpowiada mi rozum i co podpowiada mi logika. No, ale my już się skupmy na tym, aby jeszcze przejechać się przez ową Łódź, skrzyżowanie z ulicą Lutomierską. Ja z tego, co widzę na skrzyżowaniu, cały czas będę jechał prosto. I nie mam w tej chwili zaplanowanego żadnego zjazdu nigdzie na boki. Drogowskazy też mi tego w żaden sposób nie pokazują, aby gdzieś tutaj na boki sobie zjeżdżać. To chyba jakaś huta, elektrociepłownia. Tym pasem prosto mogę jechać. Natomiast ja już, jak już wspominałem, kieruję się do wyjazdu z Łodzi. Spędziłem tutaj około półtorej, może dwie godziny. Mam
z Łodzi kilka filmów. Bardzo ciekawe skrzyżowanie w Nowosolnej. Skrzyżowanie gwieździste, skrzyżowanie, gdzie zbiega się ze sobą 8 różnych dróg. Odwiedziłem Łódź Fabryczną. Miejsce, które według jakichś tam różnych przekazów, gdzie mi się udało coś tam znaleźć, które jest największym węzłem przesiadkowym w Polsce, gdzie z pociągu możemy się przesiąść na autobus, tramwaj, a jeszcze dodatkowo mamy komunikację międzymiastową, międzynarodową. Zobaczyłem manufakturę. Pewnie jeszcze wiele, wiele, wiele miejsc ciekawych w Łodzi przede mną do zobaczenia. Miasto na pewno sporych kontrastów. Przyznaję się bez bicia, przyznaję się szczerze i od razu przepraszam, jeżeli urażę kogoś z tych okolic, jakiegoś łodzianina. Nie to było moim celem. Miasto kontrastów, o czym już wspomniałem. Natomiast zanim się tutaj tak przejechałem po Łodzi, to oceniałem, że w Łodzi nic nie ma, że Łódź jest brzydka, że to jest taka zaniedbane, mocno zaniedbane miasto. Jest dużo pięknej zabudowy. Na pewno Śródmieście Łodzi jest piękne. Powiem szczerze, ładniejsze są te tereny, powiedzmy, zachodnie Łodzi, aniżeli te wschodnie. Czyli te tereny, powiedzmy, bliżej zlokalizowane stadionu ŁKS-u bardziej mi się podobają, aniżeli te tereny będące bliżej stadionu Widzewa. Absolutnie nie mam nic do jednego czy do drugiego klubu, więc pod tym względem do tego proszę mnie nie podchodzić. No, mam nadzieję, że jednak gdzieś tam to Łódź jeszcze będę miał w jakiś sposób okazję przejechać, być może zwiedzić ją. Myślę, że te 2 godziny dzisiaj na pewno w jakiś sposób mnie zachęciły też do tego, aby nie patrzeć na to Łódź stereotypowo. A jak już wspominałem, ten stereotyp Łodzi jest taki, że tutaj tak naprawdę nic ciekawego nie ma. Powiem szczerze, zgubiłem drogowskaz. Czy ja nie miałem tutaj jechać w lewo? Miałem tutaj jechać w lewo. Czyli muszę znaleźć miejsce, aby zawrócić. Tutaj mam oczywiście ogólny sygnalizator. Nie mieliśmy zakazu zawracania, wobec czego swobodnie mogę tutaj manewr zawracania wykonać.
I jak widać, chwila rozkojarzenia. Zgubił się znak. I pojechałem nie w tym kierunku, co miałem jechać. Tak więc o pomyłkę łatwo. Upewniamy się, że nie mam pieszych. Do znakowania wychodzi, że kończy mi się pas. No i znowu jestem na drodze 91. Stara jedynka. Jak nie było autostrady A1, to jadąc nad morze właśnie jeździło się przez Łódź, jeździło się tak jak teraz jadę. Kiedyś miałem okazję jechać, co prawda jako pasażer, więc za wiele tego przejazdu przez Łódź nie pamiętam, w jaki sposób to się jechało, a nie pamiętam z różnych powodów, bowiem jako pasażer również nie zwracamy na tyle uwagi na to, co po drodze mijamy. Jako kierujący pojazdem już bardziej zwracam uwagę na to, co mam po drodze. Przez to nawet w obcym mieście, jadąc bez nawigacji, jestem w stanie gdzieś tam do celu przez to miasto przejechać. Tak jak to mnie się udało teraz, że jestem w stanie wyjechać z Łodzi w kierunku Zgierza, nie posługując się z nawigacją, a jadę przecież aż od Wordu w Nowym Józefowie. Właśnie wjechałem do Zgierza. Zgierz, miasto graniczące z Łodzią, tuż koło Łodzi, na północy przez właśnie Zgierz prowadzi nas droga krajowa 91. Jak już wspominałem, ja tą 91 przez ten Zgierz przejadę. Nie ma już tutaj tramwaju przez Zgierz jadącego. Szkoda. Rzecz charakterystyczna jeszcze z czasów, gdy nie było autostrady A1 i gdy nad morze jechało się właśnie starą jedynką, czyli gdy jechało się między innymi przez Zgierz. Hen czasu takimi terenami poza terenem zabudowanym jechało się fajnie wzdłuż linii tramwajowej. Ta linia tramwajowa dość ciekawa. No niestety, mam nadzieję, że ona tutaj jest po prostu w przebudowie, a nie jest tutaj zniszczona całkowicie. Jak widzimy, jeszcze znaki tutaj są, że tramwaj będzie nam przecinał. Całodobowa pomoc drogę. Drogowa 732 880 480. Dowóz paliwa, naprawa, wulkanizacja, pneumatyka. Obsługujemy osobowe, dostawcze, ciężarowe. 732 880 480. No, przy okazji zyskaliście cenną informację. Jak ktoś by jechał przez Łódź, przez Zgierz, potrzebowałby pomocy drogowej, to filmik sobie minutkę do tyłu cofnąć, można sobie numer telefonu
podawany przez CB Radio spisali. Jeśli będzie taka potrzeba, to korzystać, aczkolwiek nikomu nie życzę, aby taka przygoda mu się w drodze zdarzyła. Ale wszystko się zdarzyć może. Ja 91 przez Zgierz jadę właśnie w kierunku Włocławka, więc na razie cały czas się tego Włocławka trzymam. Docelowo jeszcze inaczej będę jechał, ale przez Zgierz, jak widzimy, trzymam się Włocławka. Podejrzewam, że jesteśmy gdzieś w centrum Zgierza. Tak mi to wygląda. I dość zwarta zabudowa. I dość rozbudowane skrzyżowanie. Ciekawe, czy na tych dwóch skrzyżowaniach, czyli na tym, gdzie teraz stoję, i kolejnym, mamy światła ze sobą zsynchronizowane, czy też po prostu wygląda na to, że tak. Aczkolwiek wcale bym się nie zdziwił, jeżeli tutaj zatrzymałoby mnie teraz czerwone światło. Objazd powyżej 3,5 tony, czyli nie dla mnie. To jest objazd na Kutno. Czyli należy się obawiać, że po drodze będą pewnie jakieś roboty drogowe. Czyli czuję, że wybór drogi na Łęczyce nie był dobrym wyborem. Aczkolwiek zobaczymy dalej. I chyba się nie myliłem, powiem szczerze, chwilę temu, mówiąc, że chyba przejechałem przez centrum Zgierza. Tutaj już właśnie zupełnie inna zabudowa. Jakbyśmy się zaczynali oddalać od miasta. No i tutaj jeszcze do niedawna rzeczą bardzo charakterystyczną był ten właśnie jadący tędy tramwaj. Tramwaj, którego już nie ma. Szkoda. O, mamy tutaj dwustronne zwężenie. Ale aha, nie mamy po prostu tego pasa środkowego. Bo droga nam się schodzi na typową drogę jednojezdniową, dwukierunkową i skrzyżowanie z wyłączoną sygnalizacją świetlną przed nami, czyli muszę zwiększyć swoją czujność, zachować szczególną ostrożność w tej sytuacji, bo co z tego, jestem na drodze z pierwszeństwem przejazdu, no ale ktoś tutaj przyzwyczajony do tego, że zawsze jedzie, że nigdy tutaj nie stoi, gdzieś tam z drogi podporządkowanej, no może mi wyjechać i na to również ja, mimo że jestem na drodze z pierwszeństwem, muszę zwrócić uwagę. Natomiast tak sobie zerkam też kątem oka na to tramwajowe torowisko i wydaje mi się, że tutaj nie ma mowy o tym, aby tramwaj wrócił, bo gdyby tramwaj miał tutaj wrócić, to coś by się tak naprawdę z tymi torami działo. Gdyby było w planach jakaś przebudowa, jakiś remont, a tutaj one są już tak zarośnięte miejscami, te tory, że wątpię w to, że tutaj ten tramwaj powróci, a po raz kolejny mówię, a szkoda, no tramwaj omija korki.
z drugiej strony ktoś może powiedzieć, że teraz nie ma tutaj takiego ruchu, bo tranzyt jest przecież na autostradzie. No w sumie i też będą mieli rację. Cóż, a ja już żegnam Zgierz i jadę w kierunku Łęczycy.